Maddy i jej mąż słyszą od kilku tygodni dziwne zwierzęce syki. Kobieta mówi, że wraz z mężem zauważyli dziwne akty wandalizmu. Kilka ozdób z ich oraz sąsiadów podwórek zostało zniszczonych. Policja była wzywana kilka razy, lecz nic nie znaleźli. Pewnej nocy mężczyzna słyszy dziwne dźwięki, więc postanawia wyjść na dwór i wszystko nagrać. Partnerem dzisiejszego odcinka jest MMOauctions.com. Nowa całkowicie darmowa platforma z ogłoszeniami dla graczy. Kupujesz, sprzedajesz i wymieniasz co chcesz i z kim chcesz bez żadnych fee i kosztów. Dodawanie ogłoszeń jest darmowe, bardzo proste i trwa kilkanaście sekund. W prosty sposób możesz skontaktować się ze sprzedającym czy kupującym i samemu dogadać warunki transakcji bez żadnych prowizji i stresu. A wpisując kod MMOSTART otrzymasz 5 darmowych wyróżnień ogłoszeń o wartości $25. Link w opisie, zachęcam do rejestracji. I gotta check this out. Where the f did it go? Hello? Is anyone there? What the f-? Oh my god. Heard those noises again. I heard them last night. Za pierwszym razem Maddy nie zauważyła nic podejrzanego, ale po ponownym zobaczeniu materiału zauważyła jakieś dziwne stworzenie. Zdaje się skakać za drzewem, aby uniknąć światła kamery. Co to może być? Czy to jakiś tajemniczy stwór? A może to tylko iluzja? Jak sądzisz? Na tym kanale można zobaczyć całość nagrania oraz pewne aktualizacje dotyczące tego zajścia. Na YouTubie istnieje kanał dwóch odkrywców o imieniu Manir i Kazam. Eksplorują oni przerażające, odizolowane obszary. Mówi się, że w ich domach znajduje się masa opętanych przedmiotów. Ale tego dnia nagrali coś przerażającego. يا ستار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dwaj przyjaciele tracą nerwy i po prostu uciekają. Jak myślicie? Czy to stworzenie jest prawdziwe, czy to tylko oszustwo? Koniecznie daj znać w komentarzu. Ten film podesłał mi widz. Jeśli ty też masz jakieś ciekawe filmy, to wysyłaj mi na ten adres. Dylan Anderson spędzał czas wraz z przyjaciółmi na podwórku. Wszędzie dookoła znajdował się gęsty las. I nagle zaczęli słyszeć dziwne dźwięki, które pochodziły z najciemniejszych zakamarków lasu. Dylan łapie wycie mitycznego Skinwalkera. So I'm up at the ridge line right now, about where the fence is at. And so behind this fence over here, there's a wood line. It's about 9:48 in the night. So we just heard a scream a little bit ago. I don't know if you can see past this, but so behind this where I'm pointing right now, there's a forest back there, and that's a pretty big forest. It's a state park. So there's nothing that's back there and it's protected, so I don't know. But we're back here and there's this fence right here that protects my friend's yard where we're at now, and from that, I don't know what you'd call this, but there's a pasture out here with a bunch of trees. You can't really see them. I don't know if you can see that tree or not. You see that tree right there, that fern, right there? That's a fern, and then there's a bunch of other ferns all around.
and it gets more dense as you go back. But what happens is this creature comes up against this fence, and it jumps this fence. And it was standing, we think, right in this where I'm standing right now. And my friend's inside right now, but I'm getting this footage. And did you hear that? That was it. Cały film jest naprawdę przerażający. Oczywiście nie można wykluczyć tego, że mogło to być jakieś inne zwierzę, ale powiedzmy sobie szczerze, jakie zwierzę wydaje takie dźwięki? And did you hear that? Przez wiele lat ludzie próbują udowodnić istnienie wielkiej stopy, jednak przeważnie bez skutku, aż do dzisiaj. Nagranie pochodzi ze stanu Oregon, gdzie grupa nastolatków twierdzi, że zauważyła dziwne stworzenie idące przez pole. Oh my god. Oh, it went down again. Oh my god, what is that? Oh my god, it's Can someone get the flashlight? Go get the flashlight, Eric. Holy What the is that? Nobody, everybody's inside. Where's it? It's behind the bush again. Behind the ridge. That's gotta be what that sound is. What? It's behind the bush over there. It was definitely on two legs. Yes, it was walking. Holy. Holy. That's my light. It's not my light. Turn that off. It's right there. Oh, right yeah, there. I see it. Where? There. Oh, there it is. Yeah, you're on it right now. Right there. You see it right there? It's huge. See it over there? Right there, you see it right walking? There. Dude, that's on two legs. Watch it. Get the get the flashlight on it. Hey! Hey! Oh, that's great. Oh, no, well, it's a person. They're messing with us. No, dude, this isn't a game. No one's messing with us. Flashlight on. Eric, turn the flashlight on. If anything, Eric's playing a sick joke that on walks us. Just like Oh, it's getting down again. Czy rzeczywiście udało się uchwycić prawdziwą wielką stopę na kamerze? Tego nigdy się nie dowiemy. Sebastian Acasto z Miami usłyszał kilka dziwnych odgłosów przed jego domem. Odgłosy słyszał od kilku tygodni, ale myślał, że to jakieś zwierzę. Pewnego razu postanowił to nagrać. Według niektórych to legendarna istota The Windy, lecz my Polacy mamy bardziej powszechną nazwę tej istoty, czyli goblin lub troll. Cała historia stała się tak popularna, że trafiła do wiadomości. A ty jak myślisz, czy te nagrania są prawdziwe, czy nie? Koniecznie daj znać w komentarzu. Ja was zapraszam do sklepu Saters.pl. Z kodem promocyjnym PAFI macie minus 25% na wszystkie produkty w sklepie. Myślę, że jest to dobra okazja i nic tylko skorzystać. Trzymajcie się, cześć!